Dzień dobry, Anna Grabowska. Zapraszam na wywiad gospodarczy. A dzisiaj porozmawiamy o emeryturach stażowych, które padły jako zapowiedź kampanii wyborczej, a które były też przedmiotem wieloletnich starań związków zawodowych. Ostatnio było tak, że Solidarność podpisała w tej sprawie porozumienie z premierem. Poprzednio dwa razy były porozumienia z prezydentem, ale również w całym tym procesie uczestniczyły wszystkie trzy centrale związkowe. O tym mówimy i dzisiaj właśnie moim gościem jest Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od wyjaśnień. Emerytury stażowe po przepracowaniu 38 lat kobiety i 43 lat mężczyźni. Tak zostało to przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziane. No i zaznaczał, że chodzi w tym o tych, którzy długo i ciężko pracowali, dlatego, że takie, tak też mówiły zawsze związki zawodowe, dlatego powinni móc odejść na emeryturę wcześniej. To o jakie osoby, jakby tak miałam powiedzieć, przykładowo chodzi? No bo długo i ciężko to też pewnie jest dyskusyjne i różnie pewnie postrzegają ludzie swoją pracę. Jakie to, o jakie zawody, jakie rodzaje prac tutaj chodzi? Pani redaktor, ja może zacznę od tego, że my jako OPZZ o te emerytury stażowe walczyliśmy od 2010 roku i nasz projekt troszeczkę inaczej zakładał, bo to było 40 w przypadku mężczyzn i 35 w przypadku kobiet. Był też projekt obywatelski Solidarności, który bardzo przypominał projekt OPZZ-u, tylko zakładał, że jeżeli na koncie ubezpieczonego nie uda się zgromadzić odpowiednich kwot do wypłaty emerytury minimalnej, no to osoba nie otrzyma tego świadczenia. No i też ten element, ale po kolei, żeby nie powstał jakby bałagan w tym, o czym tutaj jest mowa, ale przypomniał pan, oczywiście tak to wyglądało, tak to pamiętamy. No ale już mamy ten etap, jaki mamy. Zostało to wydłużone nieco. No dobrze, ale skoro pan o tym powiedział, bo chciałam powiedzieć... Dlaczego? Potrafi pan sobie wyobrazić albo uzasadnić, albo nie wiem, dlaczego to zostało tak wydłużone o te 5 lat w przypadku kobiet i 5 lat mężczyzn? Pani redaktor, nasze analizy, które przeprowadziliśmy, wykazały, że po prostu no, ten projekt, najpierw prezydencki, a teraz ten troszeczkę minimalnie lepszy, no po prostu powoduje, że będą mniejsze wydatki związane z emeryturami stażowymi. Drugą sprawą jest to... I na tym się zatrzymajmy. Do wydatków koniecznie przejdziemy, bo to jest jakby może klucz w tym wszystkim, bo te wydatki wiążą się z wysokością świadczeń bezpośrednio. O tym za chwilę, ale ja pana zapytałam w pierwszym pytaniu, o jakie tu zawody i rodzaje prac chodzi. Mógłby pan wskazać, no bo to nie są górnicy, o których... Jasne. Przede wszystkim chodzi o osoby, które od najmłodszych lat pracowały ciężko fizycznie, więc wydaje mi się, że to będzie chodziło przede wszystkim o osoby chociażby z branż przemysłowej, tam gdzie ludzie pracują bardzo ciężko, a jednocześnie nie załapali się na emeryturę pomostową, bo w tym nowym katalogu prac no, nie są wykazani jako osoby pracujące w szczególnych warunkach czy o szczególnym charakterze. Właśnie, dlatego ja powiedziałam, że to nie będzie dla pilota, to byłby zły przykład, to też nie będzie dla górnika, prawda, to nie będzie dla kierowcy autobusu miejskiego, bo oni mają swoje emerytury pomostowe. Mają swoje systemy, albo swoje systemy wręcz emerytalne, no więc właśnie. No dobrze, ale teraz jak pan powiedział o tym, że to będzie dla budżetu większy wydatek, byłby, gdyby to było 40 i 40 lat. No to teraz jest takie moje pytanie w związku z tym. A może tu wcale nie chodzi o to, że to będzie wydatek większy dla budżetu tak wprost, ale o to, że emerytura stażowa będzie niska. Bo to już się pojawiają takie wypowiedzi ekspertów, nie jednego. Padają nawet takie słowa, że głodowa i padają takie wyliczenia, że będzie ona niższa, uwaga, o 40%. Ja nawet na ten temat dyskutowałam, ale jeżeli przeliczyć to, co podaje ZUS, że jeżeli rok dłużej pracujesz, to będziesz mieć mniej więcej 9% emeryturę niższą. Tam jest nawet mowa, doszło do 15% w przypadku ZUS-u. No ale uśrednijmy to na 9, bo to jest nieco wcześniej, więc weźmy nawet tę wielkość. To jeśli przemnożymy to przez te 5 lat odpowiednio, tak, bo 4 lata krócej, jak tam to się wyliczy różnie, no to rzeczywiście wychodzi nam blisko 40%. Co pan na to? Pani redaktor, tu
Trzeba poruszyć tak naprawdę kilka wątków. Przede wszystkim w dłuższej perspektywie czasowej emerytury stażowe nie obciążają tak naprawdę systemu ubezpieczeń społecznych, bo emerytura to jest zgromadzony kapitał na koncie ubezpieczonego dzielone przez dalszy okres dożycia liczony w miesiącach. Więc po prostu to świadczenie będzie wypłacone wcześniej, czyli osoba przechodzi na emeryturę troszeczkę wcześniej, gromadzi mniejszy kapitał na swoim koncie ubezpieczonego, więc siłą rzeczy dostanie niższe świadczenie. To jest jakby pierwszy. Bo dłużej też żyje wtedy na emeryturze, podajmy. Tak. Drugi wątek. My nie do końca wiemy, jakie będą założenia, bo my cały czas nie mamy projektu. Zresztą z tego, co słyszymy, to dopiero po wyborach będzie wprowadzona emerytura stażowa. Natomiast do debaty. Oczywiście. Natomiast my musimy zastanowić się nad kilkoma wątkami, bo w tych założeniach, które teraz przedstawił prezes PiS Jarosław Kaczyński i przedstawiają politycy, my tak naprawdę nie wiemy, jakie okresy będą liczone, czy tylko okresy stażowe, składkowe, czy... Po kolei, odnieśmy się do tych wynagrodzeń. Nie możemy zrobić bałaganu, bo to interesuje wiele osób, a tu jest wiele wątków. Ja wiem, że pan się tym zajmuje od lat, ja też, i my wiemy, o czym rozmawiamy, ale uporządkujmy tę dyskusję bardzo powoli i po kolei. Jak ja powiedziałam o tym, że to będzie 40 mniej więcej procent mniej, wyjaśnił pan dlaczego, to znaczy, że mniej uzbiera, dłużej pracuje. No ale nie wiem, czy tu nie jest inne pytanie jakby kluczowe. Dobrze, już do tego. Bo oni mogą chcieć mieć mniej, ale ich zdrowie nie pozwala na to, żeby pracowali dłużej. Emerytura stażowa to jest możliwość, a nie konieczność. Chcemy umożliwić osobom, żeby, jeżeli mają taką wolę, przeszły na emeryturę po prostu wcześniej, w sytuacji, kiedy nie są w stanie, czy nie chcą dłużej pracować. To ma być taka nagroda za ich długą pracę. Niekoniecznie ona musi się wiązać z taką korzyścią ekonomiczną, że będą mieli ją nie wiadomo jak wysoką, ale być może chcą na przykład korzystać z życia, bo mają inne możliwości finansowe, czy pomaga im rodzina i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tak naprawdę wola tych osób. Poza tym zawsze pamiętajmy o tym, że mogą sobie w jakiś sposób dorobić do tej emerytury. To jest moje pytanie. Czy do tych emerytur powinno się móc dorabiać? Bo tutaj ktoś niechętny temu rozwiązaniu powie tak, skoro przechodzisz na tę emeryturę wcześniej, bo twój stan zdrowia albo jakieś warunki inne powodują, że ty nie możesz pracować, bo to może być też opieka nad innym członkiem rodziny, no ale pochłania ona czas. A potem odchodzisz, bierzesz świadczenie i mówisz, a ja sobie dalej mogę pracować jeszcze. Panie redaktor, naszym zdaniem no tutaj osoby przechodzą wcześniej, a więc zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, bo ja nie wiem, co będzie w tym projekcie. Jest takie pozycja graniczna do 130% i powyżej po prostu jest ta emerytura obniżana. Czy to powinno być tak jak teraz, gdyby odszedł wcześniej na emeryturę, albo przed 70% 130%. Tak, więc jest teraz pytanie, co będzie w tym projekcie, więc trudno mi się teraz do tego odnieść. W prezydenckim projekcie nie było zawartego takiego ograniczenia, z tego co pamiętam. I teraz powstaje pytanie, co będzie w tym projekcie, który przedstawił prezes. No dobrze, ale z jakiegoś powodu w projekcie Solidarności była o tym mowa. To my teraz o tym porozmawiajmy, bo tam była mowa o tym, mówiąc tak bardzo prosto, że uzbierasz sobie, powinieneś sobie sam na swoją co najmniej minimalną emeryturę uzbierać. I stąd brane były pod uwagę, miały być brane wyłącznie okresy składkowe. Ja też pamiętam, myślę, że to gdzieś sprzed 10 lat pewnie, wyliczenia OPZZ-u, który również nimi dysponował i mówił o tym, że właśnie przez okres tych 35-40 lat wypracuje się samemu na swoją emeryturę. Takie było wyliczenie. No i stąd były te lata. No i stąd, ale była zawsze mowa o okresach składkowych, bo żeby sobie wypracować na emeryturę, no to trzeba płacić składki. A gdyby nie było takiego warunku, to co? Znaczy,
Dwa wątki. Przede wszystkim w wielu projektach, bo tych projektów emerytur stażowych było sporo, jest zawarte takie coś, że 1/3 okresów mogą być to okresy nieskładkowe, tak? Czyli okres chociażby nauki czy chorobowego. Natomiast z tego, co słyszymy w tym projekcie, który chce przedstawić partia rządząca, będą jedynie okresy składkowe, ale nie wiemy do końca, jak to będzie przedstawione, bo tak naprawdę póki nie zobaczymy tego projektu, to trudno jest nam się do tego naprawdę odnieść. Ale dlatego ja rozmawiam z przedstawicielem partnerów społecznych i dialogu społecznego, do którego Rady Dialogu, do której trafi ten projekt, że macie państwo poparte też wieloletnimi dyskusjami i analizami na ten temat pewne swoje stanowisko, jak dalej dyskutować. Bo nie zaczynamy od zera, tylko od wysokiej... My oczywiście mówiliśmy, że 1/3 okresów mogą stanowić okresy nieskładkowe, czyli choroba... Wyliczyliście państwo, że wtedy się wypracuje emeryturę minimalną na dzisiaj prawie 1600 zł? My zakładaliśmy, że przez 40 czy 35 lat ta osoba, nawet w przypadku tego, gdy 1/3 okresów jest nieskładkowych, powinna sobie bez problemów na emeryturę minimalną odłożyć, a jeżeli zdarzy się, jeśli zdarzy się w ogóle taki przypadek, że to się nie uda, to państwo powinno dopłacić do tej emerytury minimalnej. To było nasze założenie. I dochodzimy do istoty rzeczy, ale to za moment. Najpierw jeszcze o tym, że część okresów mogłaby być nieskładkowa. Te okresy nieskładkowe, to państwa zdaniem co powinno być? Bo my usłyszeliśmy od prezesa Prawa i Sprawiedliwości na wstępie, że to może być okres wojska. No ale takich okresów jest więcej jeszcze. Różnie było na różnych etapach, a mówimy przecież o osobach, które już teraz mogą być w nieco starszym wieku, z chociażby okresami opieki nad dziećmi. Zwolnienia lekarskie, bardzo ważny punkt. No i szkoła, edukacja. Dokładnie. Głównie chorobowe i okresy nauki uznajemy za nieskładkowe i powinniśmy je wliczać do tej 1/3 całego okresu. Natomiast no, jest jeszcze kwestia... Studia wyższe też była dyskusja na ten temat nawet ostatnio z panem profesorem w TVP Info i też rozmawialiśmy na ten temat, ale pani redaktor, my tak naprawdę musimy zobaczyć ten projekt. Ja chciałbym, żeby partia rządząca spotkała się z partnerami społecznymi i omówiła właśnie szczegóły tych rozwiązań, bo ja muszę powiedzieć, że podczas spotkań z naszymi związkowcami zrzeszonymi, przede wszystkim z branży przemysł, wielokrotnie prosili mnie o to, żebyśmy znaleźli jakiś kompromis, no bo my proponowaliśmy oczywiście te 40-35, prezydent proponował 44-39. Gdzieś jest to jakieś pole do kompromisu, ale właśnie, jeżeli będziemy liczyć tylko na przykład okresy składkowe, to pamiętajmy o tym, że te osoby, które zaczęły wcześniej pracę w wieku na przykład 16-17 lat i pracowały bardzo ciężko fizycznie, one też stosunkowo często chodzą na chorobowe. I być może, że jeżeli taka osoba nie będzie mogła odejść wcześniej ze względu na przykład na stan zdrowia, na emeryturę, to ona będzie chodziła na zwolnienia lekarskie i ona też, czy też będzie mniej wydajnie pracowała, no, z powodu stanu zdrowotnego, i jakby pracodawca nie będzie miał z niej, no, mówiąc tam w cudzysłowie, korzyści. Również, ale pamiętajmy także o tym, że jeżeli ta osoba na przestrzeni całej kariery zawodowej na przykład będzie miała, powiedzmy, 2-3 lata okresów dłuższego chorobowego, no to już będzie miała problem, żeby przejść wcześniej na to świadczenie, tak? Poza tym my również zwróćmy uwagę na to, że Polacy są grupą, która pracuje w skali Unii Europejskiej najwięcej, bo to jest około 1900 godzin w skali roku, podczas gdy na przykład Anglicy czy Francuzi 1300-1400 godzin, czyli my tak naprawdę na przestrzeni całej naszej kariery zawodowej pracujemy około 10 lat dłużej. No i myślę, że jeszcze jedna ciekawa tutaj rzecz, jak podamy sobie stan życia w zdrowiu,
który wynosi około 60 odpowiednio i 63 lat. Tutaj krócej mężczyźni, dłużej kobiety, ale to ma niebagatelny wpływ na oczywiście to, jak wydajnie pracujemy i czy w ogóle jesteśmy w stanie. No jasne. No więc temat jeszcze będzie na pewno do dyskusji, będą jeszcze konkretne propozycje, będziemy do tematu na pewno wywiadach gospodarczych wracać. Dzisiaj bardzo dziękuję. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję, do zobaczenia.